Witam wszystkich łowców, pająki, mrówki, chimerze. Polub film i zostaw dzwoneczek, aby nie przegapić następnych materiałów o człowieku Pila i innych. Dopóki współczynnik subskrybentów się nie wyrówna, to Pochita będzie smutny, więc zlituj się nad biednym piłopieskiem i zasubskrybuj. To nie kosztuje. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam. Aki spotyka się w końcu z demonem przyszłości. Ten typ jest naprawdę fajny, podoba mi się jego entuzjastyczny charakter. Okazuje się, że warunek paktu jest do bólu niebezpieczny dla Akiego, gdyż ten będzie mógł spojrzeć lekko w przód, pod warunkiem, że zginie najboleśniejszą śmiercią. Boże, ile tych paktów jeszcze będzie mieć Aki? Następnie zobaczyć możemy dwójkę protagonistów, znów walczących ze swoim mistrzem. Ten pokonując ich mówi im, że ze względu na ich spisanie się w walce, treningi zamiast codziennie odbywać się będą raz w tygodniu. Dodając, że jutro odbędzie się atak na demony z 8 odcinka w ramach rehabilitacji 4 oddziału. Jeżeli się nie powiedzie, będzie on zmuszony do poważnego rozprawienia się z Denjimi Power. Wtedy Denji odpowiada, że nie zabije go. Chwilę później odbywa się rozmowa pomiędzy dziadkiem a Makimą. Mówi on, że ufa Makimie, dopóki stoi po stronie ludzi. Wtedy to odpowiada, że chce po prostu ocalić jak najwięcej ludzi przed demonami, kiedy on nazywa ją kłamcą. Potem widzieć możemy grupę terrorystów odpowiedzialnych za śmierć Himeno, przygotowujących się na atak łowców demonów. Jednak typiara od węża informuje, że parter budynku przepełniony jest zombie od demona z 1 odcinka, więc łowcy najpierw muszą przedrzeć się przez nieumarłych. Następnie zobaczyć możemy Makimę rozmawiającą z jakimś gangiem. Z ich rozmowy dowiadujemy się, że terroryści, by zdobyć broń od palnika, musieli zapłacić 20 tysięcy jenów. Teraz trzeba się na chwilę zatrzymać. Kontraktem były pieniądze. Raz, że była to normalna transakcja, to dwa, po co byłyby pieniądze demonowi? Tutaj mam dwie teorie. Pierwsza polega na tym, że pieniądze były dla nich bardzo wartościowe, więc ich strata stanowiła wysoką cenę, bądź demon broni palnej ukrywa się w społeczeństwie. Po krótkiej chwili rozmowy Makima wyciąga worek z ludzkimi oczami. Potem możemy zobaczyć, jak wozy policyjne okrążają budynek z przestępcami pragnącymi serca Denjiego. Następnie do budynku wpuszczeni zostają łowcy, którzy rozpoczynają masakrę zombich. Podczas zamachu możemy zobaczyć takich bohaterów jak Człowiek Rekin przechodzący przez ściany, SCP-049J, Coś i Anioł z openingu, który je inne demony w przeciwieństwie do pozostałych z jego gatunku. Makima wykorzystuje gangsterów do zabicia terrorystów, a Aki może spotkać się z złotowłosym wrogiem, który wykorzystuje węża, by przyzwać demona Himeno. Aki używa zdolności demona przyszłości i na tym odcinek się kończy. Do zobaczenia.